Cześć Wam, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przy komputerze, nie w warsztacie, ale mam nowiutki temat. Chciałbym się z Wami podzielić. Od jakiegoś czasu interesuję się projektowaniem 3D. Jest to moje drugie podejście do tego tematu. Pierwsze było ponad rok temu, ale szybko zapominał, bo źle się do tego zabrałem. Nie znałem pewnego narzędzia, które dzisiaj Wam pokażę. Pokażę Wam również kilka moich pierwszych projektów. Zaczęło się to w sumie od momentu, gdy pojawił się ten film właśnie, który Wam tutaj pokazuję w skrócie, o laserze, o tym laserze, o tej grawerce laserowej. To była moja pierwsza maszyna CNC. Tutaj też miałem obawy, że sobie z tym nie poradzę. Poszło bardzo fajnie. No i oczywiście w miarę jedzenia apetyt rośnie. Zacząłem się interesować i szukać programu, gdzie mógłbym sam wykonywać jakieś projekty. I niechcący trafiłem właśnie na Tinkercad, tak jest. Tutaj mam taki program, tu już jest kilka moich projektów. Tak jak mówiłem wcześniej, miało to być pod laser, bo tutaj oczywiście jest taka możliwość, żeby generować pliki wektorowe, ale jak się szybko okazało, bardzo łatwo i bardzo dla mnie, że tak powiem, zrozumiale i prosto można tutaj tworzyć proste projekty 3D. Trzeba tutaj mieć pewien sposób na to, za chwilę Wam to pokażę. Zaczęło się to od takiej płytki. Także pokażę Wam tylko na chwileczkę interfejs, nie będziemy robić filmu takiego instruktażowego. Jak będziecie chcieli taki film właśnie słowami totalnego amatora, majsterkowicza, bo to nieraz jest dobre podejście, no to zrobimy taki film. Słuchajcie, tak wygląda interfejs tego programu, to nawet nie jest program, to jest narzędzie dostępne przez przeglądarkę, także wchodzicie po prostu na adres tinkercad.com. Logujecie się na przykład przez konto Google, to jest dziecinnie proste, zresztą tutaj gdzieś mam przygotowane. Tutaj mam otwartą przeglądarkę w trybie incognito, żebym Wam mógł pokazać, bo ja jestem rzeczywiście zalogowany, także tutaj klikamy po prostu zacznij projekt i utwórz konto osobiste. Ja się zalogowałem przez konto Google, także tyle i jesteśmy w programie, także wracam do tamtego okna przeglądarki. I jestem tutaj z powrotem, także dzisiaj tylko szybciutko tutaj mamy nawigację programu, czyli tutaj kostkę nawigacyjną plus tutaj kilka przycisków nawigacyjnych, tak w wielkim skrócie. Tutaj mamy gotowe kształty, które możemy sobie nanosić. Projektowanie polega na tym, że mamy kształty i każdy kształt może być bryłą lub otworem. I to nam daje naprawdę szereg kombinacji. Tutaj oczywiście są dodatkowe funkcje różnych brył i tak dalej. Tu na przykład już widzę, to jeszcze, że widzicie, ten walec ma tutaj tych bloczków bardzo, bardzo mało, przez co jest mało okrągły. Teraz już to oczywiście zmieniam, ale na tym etapie jeszcze tego może i nie wiedziałem. Tutaj zresztą tak samo, ale to jest tylko próba. Tu na przykład ten napis, widzicie, tutaj też nauczyłem się nawigować w tym. Możemy to przełączyć się do takiego jakby, do takiej perspektywy. I tutaj bez problemu możemy sobie też również podziałać. Ten napis w sumie powinien być grawerem, także ten parametr jest niepotrzebny. Zmieniamy go na otwór i teraz wchodzimy w nim w materiał na jakąś głębokość. Grupujemy sobie to wszystko, żeby teraz było jedną grupą. I teraz zobaczcie, za chwilę program zajarzy. No niestety ten serwer jest dość obciążony, niekiedy tutaj, zwłaszcza wieczorami, to troszeczkę wszystko trwa. Widzicie, teraz to już jest grawerem. Także no, tak jak mówię, jest sporo możliwości. Tutaj mamy główne funkcje, które są najważniejsze, czyli rozgrupowywanie, czyli wszystkie te elementy, walce, nie walce, są teraz osobno. Żeby były jedną bryłą, trzeba je zgrupować. Mamy centrowanie, to zobaczycie na timelapsie, to jest właśnie do ustawiania centrowania poszczególnych elementów, bardzo przydatna funkcja. I kopiowanie z tej strony, tak samo powiel. Myślę, że to wszystko sobie można samemu wybadać. Jak będziecie bardzo ciekawi, to kiedyś w pracy wieczorkiem mogę taki poradnik dla totalnego amatora zrobić. Myślę, że bardzo ciekawe narzędzie i warto się nad nim pochylić. Dobrze, idziemy do innych projektów. Szybciutko przelecimy przez kilka moich projektów, które na przestrzeni ostatnich dni powstały. I mamy, no i tutaj na przykład mamy taką wkładkę. Jest to wkładka do frezarki, wkładka z pierścieniem kopiującym. Kiedyś być może zobaczycie, po co mi ona, do czego mi ona. Widzicie, tak
tak ona wygląda, tak powstała. Tutaj też zrobiłem otwory, aby urobek, wióra miały gdzie uciekać. Tutaj znowu widzicie ta sama sytuacja. Ten walec, który jest otworem, nie został poprawnie wykonany, ale teraz Bogdan już wie, jak to zrobić i też się nauczyłem, tak jak pokazywałem wcześniej, zmieniać tą perspektywę, bo te właśnie poruszanie się w tym programie, tutaj sobie to trzeba rozgrupować, to sobie od razu przy Was poprawię i teraz ta bryła, widzicie, bloki, ma tylko 20, gdy damy to na maksa, jest to bardzo okrągłe i teraz zaznaczam Ctrl+A wszyściutko i sobie to grupujemy z powrotem, mamy jeden element, program za chwilę zajarzy, o już mamy i tak wygląda ta wkładka, to jest wkładka, którą dajemy pod spód frezarki, tutaj mamy pierścień kopiujący, tu nam wystaje frez, także coś takiego. Następny taki ciekawy projekt, znaczy ciekawy jak na początek oczywiście, no to będzie na przykład to. I tutaj zobaczcie, mamy coś takiego, to mi chyba zaraz zniknie, a szkoda. No niestety ten program zapisuje ostatni ruch, no więcej się nie możemy cofnąć po wyłączeniu sesji. Oczywiście, gdy jesteśmy tutaj, no to możemy cofać tam aż do początku. Ale widzicie, tutaj na przykład jest zrobiona taka faza na tym sześcianie. Ten program takiego narzędzia nie ma, ale właśnie dzięki, załóżmy, zrobieniu walca, do którego wkładamy stożek, stożek jest otworem, wycinamy sobie później to i tworzymy sobie narzędzie właśnie do fazowania i w ten sposób wyciąłem takie coś. Ja wiem, że to jest niezrozumiałe, trzeba by to zobrazować. Zobaczycie na timelapsie, jak tam będzie, będę robił właśnie ten cyklon, ten separator cyklonowy, tam jest już dużo takich ciekawych knifów. Zaletą tego narzędzia jest, zresztą nie tylko tego, myślę, że każdego programu do projektowania 3D, jest to, że tutaj do danego celu można przejść różnymi drogami, także zdaję sobie z tego sprawę, że ci w temacie projektowania 3D mogą tutaj oglądać to, co robię i stwierdzą, że to nie jest najprostsza droga, nie jest to najwłaściwszy sposób. Zgadza się, ale tak jak powtarzałem, to są moje początki, także kombinuję sobie tutaj na swój sposób i jakoś to tam wyszło. Dobra, teraz zobaczcie sobie, co my tutaj mamy. Zamienimy to na chwilę na otwór. Widzicie, mamy taki walec, w środku mamy podtoczenie. Tutaj mamy gwint pod tą nakrętkę. U dołu jest taki sześcian i gwint M12 wewnętrzny. Tak oczywiście, jak się pewnie domyślacie, jest to nic innego jak, teraz Wam to właśnie wszystko razem połączę, tutaj wykorzystując centrowanie. Tak jest, jest to prosty kieł obrotowy do mojej tokareczki, którą tam znacie jako przystawka do wiertarki stołowej Parkside'a. Jak nie znacie, to sobie poszukajcie, jak ja to sobie tam wykombinowałem. I tam taki kiełek albo bardzo podobny by mi się bardzo przydał. Także to jest taki oczywiście taki projekt, wiecie, wstępny w ramach zresztą szkolenia, ale coś takiego, widzicie, też się udało zrobić. Dobrze. Thank you.
Dobrze, tutaj mamy mój cyklon, separator cyklonowy. Zobaczcie, tak on wyszedł. On jest złożony, jak widzieliście, z kilku części. Tutaj jest ta flansza dolna, która składa się z tych zastrzałów. Tutaj widzieliście te trójkąty rozłożone co 120 stopni. Te otwory również co 120 stopni z przesunięciem, tak aby tutaj otwory były między zastrzałem. Tak powinno być. Tak to jest zrobione prawidłowo i wtedy to jest mocniejsze. Widzieliście, wykonałem ten stożek, po prostu stożek, jeden był bryłą, drugi był otworem pomniejszony o 6 mm, czyli ściana jest 3 mm, według mnie troszeczkę za gruba i to na pewno będzie do zmiany, ale to tak jak mówiłem, to są ćwiczenia, to jest tylko taki projekt poglądowy. Pokrywa górna, tutaj mamy ten kruciec pochylony o 5 stopni, także ja jestem z tego zadowolony, fajnie według mnie to wyszło, jak na początkującego. Docelowo chciałbym kiedyś zbudować jakąś naprawdę dużą maszynę CNC, ale do tego jeszcze daleka droga, ale trzeba mieć cel i trzeba podążać i nadążać za tą technologią, co ja się staram robić. I Was też zachęcam do tego. Dobra, a jak żeście wytrzymali od początku do końca, to napiszcie tradycyjnie oddechy do dechy. Tyle. Będziemy kończyć. Na dzisiaj wystarczy. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.